Hej, dzień dobry, cześć, czołem. Cześć Sebastianie. Bardzo kolci mnie zrobienie czegoś głupiego, co mam zresztą, jak widać, zaznaczone na ekranie i nie jestem pewien, czy powinienem o tym myśleć. Ostatnio za dużo Megamena się dzieje i po prostu moje myśli automatycznie idą w tym kierunku. I człowiek się tak zastanawia, a może... Nie, no klonuj Matko Demo też głupio było. Może jakbym miał jakiegoś pełniaka, to mógłbym na tym poważniej myśleć. Zresztą, powiem szczerze, w Clone Again, tylko... Która to było? Lunateas Veil na Game Boy Advance'a? Jeżeli mnie pamięć nie myli, było to naprawdę dawno temu. Przez dawno temu mam na myśli, dostałem kiedyś odszkodowanie za jakiś tam uraz na basenie. Więc kupiłem sobie za to Game Boya Advance i była to dosłownie pierwsza gra, jaką kupiłem na niego. I mógł to być jakiś 2001, drugi, coś takiego. Więc od tego czasu właśnie klonuję nie tkałem, co by oznaczało, że było to jakieś 20 lat temu. Wiecie co? Może... Pisałem, że nie chcę się męczyć, ale najwyraźniej moje skłonności masochistyczne się ze mną nie zgadzają. Więc tylko sobie pozwolę zmienić tytuł Steama. Nie no, na pewno będzie dobrze, prawda? Prawda? Na pewno nie będę narzekał, prawda? Prawda? Nie no, słuchajcie, Mega Man X to taka dobra gra, że nie da się na nią narzekać. Kopium. Tylko muszę sobie ten... Muszę sobie wyrzucić to na telewizor jako tako. Bo jeżeli czegoś się nauczyłem, jeżeli chodzi o granie w gry poprzez korzystanie ze zgrywarki. To, że ma ona lekki input delay, przez co trochę ciężko się z tego sensownie korzysta. Muszę się tylko ogarnąć, gdzie jest mój ekran. Dobra, już mam. Wiecie, jak to mówią, za którymś razem na pewno mi się uda podejść do tej gry i dojrzeć w niej, że są jakieś pozytywy, prawda? Czy jakoś tak? Nie wiem, zawsze mam takie, że... No, ja zawsze na tą grę tak narzekam, a są ludzie, którzy twierdzą, że są w niej dobre rzeczy. I tak, no... Może oczywiście oni mają rację. Może to ja po prostu jestem źle nastawiony. Może to jest tego typu kwestia. Z tego co pamiętam, z autosami był ten problem, że one potrafiły trochę... popsuć rzeczy, że tak to ujmę. Ustawienia chyba są ok. Wydaje mi się, że będą ok. Mam nadzieję, że będą ok. Stereo English. Wróćmy. Znałem, że się skończy się na tym, że za jakieś pół godziny będę się zastanawiał, dlaczego to sobie robię. Ale będę... wierzył, że nie jest ze mną aż tak źle. W roku 2000XXX. Katastrofa Eurazji się nigdy nie wydarzyła, przysięgam. W 2100XX.
Też rację. O nie, a więc to jest ten słynny Pacific Arc. Oh no. I tak powstał Command & Conquer Red Alert. Takie fajne RTS-y. There was not a single Reploid that had not heard of Red Alert and their charismatic leader, Red. One day, jesteś łapaczem Pokemonów, a potem stajesz się przywódcą ruchu oporu Czerwonego Alerta. This decision would change destiny itself. Goodbye, Red. I'll become a hunter on my own. And thus a new battle began. No dobra, pytanie ze 100 punktów, jak grało się w Mega Man na X7? Skakało się, można było powerować. Nie daje się, zastanawiam się, czy... ustawienie auto strzelanie nie byłoby jednak rozsądniejsze, co... Zawsze mnie odrobinę denerwuje, że nie da się tego zrobić z poziomu gry. Można tutaj tylko kontrolki zmieniać. Fabuła Fatumusy. I mean, fabuła Fatumusy czasami ma sens jako tako. Moim zdaniem na przykład fabuła w Zerach ma całkiem dużo sensu i jest przedstawiona całkiem rozsądnie. Więc to bardziej kwestia rzeczywiście tego, żeby ją porządnie przedstawić, aniżeli... że sama z definicji fabuła w platformówkach jest zła? Dobra, ja przeskoczę. O, można. Myślałem, że się nie mieszczę. Tutaj jest większy problem. Początek nie jest aż taki zły. Teraz trzeba trochę się przyzwyczaić do tego, że istnieje sterowanie 3D. Au. Czy mogę obracać kamerą? Nie mogę obracać kamerą. Tutaj zobaczyć na radary. Za daleko. Pojechałem. Jeez, ten dasz jest długi. Nawet za długi chciałoby się dać. Właśnie, bo tutaj przecież są... te informacje, które nie są, powiedzmy, wymuszane nam. Takich na przykład w X5 było, że Ayla z automatu się rzucała. Axel, can you hear me? Can you hear me, Axel? Axel! Axel, can you hear me? Ej, apteczka. Zdążyłem dobra, nie jest, że... Jak na robotę, które podobno odbijają mnie ataki, to kiepsko im to idzie. Dobra, tutaj wciąż nie mogę kamery ruszać. Tutaj pamiętam, że trzeba było wybierać, który... ten strzelaliśmy? Chyba? Za późno, co? Yep. Trzeba szybciej reagować. A kurde. Nie ten!
Będzie za późno, lewa tąże. Drugi, jeszcze trzeci. Otwierać. Let me in! I gdy chcieli mniej więcej ranka do odpowiedzi, trzeci wojny spotka taki znak jak chociażby X5. No i samo to, że roboty jakoś tak powiedzmy dojrzewają emocjonalnie, już jest jakimś tam powiedzmy krokiem naprzód, jeżeli chodzi o fabułę, że nie jest to po prostu jestem robotem i będę walczył zawsze do końca życia. Myślałem, że można, może przyspieszyć, ale aż tak dobrze to nie ma. Dobra, zmieniamy się na zero. Najszybszy zero na całym Dzikim Zachodzie. Zawsze mnie będzie trochę... Może nie tyle bolało, co dziwnie jest się przyzwyczaić do tego, że... Zero ma głównie poziome cięcie przy jakiejkolwiek mobilności. Czy to po daszu, czy skoku. Bo jednak często przydałoby się jako takie bardziej pionowe, zwłaszcza jak skaczemy. Tutaj przynajmniej jesteśmy w miarę bezpiecznie, jak tak robimy. Bo przecież nikt nas nie dosięga, my jego sięgamy. Praktycznie nie trafiamy tylko jeden z czterech cięć, więc mogę stać i nie patrzeć, co się dzieje praktycznie. A? Przynajmniej to cięcie też nam zadaje w miarę sonne obrażenia, na tyle, że możemy go w miarę szybko i bezpiecznie używać. Apteczki dropią, żeby się nie umierać. Czy wciąż możemy stać bezpośrednio pod nim i się nie przejmować niczym? Doskonale. Najtrudniejsze walki mojego życia, i swet. Uii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 
zawsze segmenty w 3D były wygodniejsze jako zero przez posiadanie double jumpa, bo łatwiej jest mi trochę wycyklować skoki, jeżeli mamy jeszcze ten potencjalny zapas jednego skoku, aniżeli, że muszę idealnie wymierzyć. Czy mogę przejść pod niego? No to mogę. Ale to było łatwe. Bardzo dzięki. Ja serio przysięgam. Mega Man X7 to będzie jedna z tych gier, których zazwyczaj mówię, że kompletnie nie trawię, a wracam do nich z zaskakującą regularnością. Po to, żeby sobie udowodnić, że nie wiem, może jednak coś się zmieniło w tym czasie. Może jednak zgutnąłem i nie będę taki zły i słony. Tyle wymówek. No i w sumie jest to też chyba jedyna gra, która nie przyszedł na takim legitnym źródle. A, bo z tego co pamiętam, jak przychodziłem ją na...
na swoim Let's Playu, jeszcze na YouTubach, to przechodziłem na emulatorze, gdzie gra strasznie była spowolniona. Przez co, nie wiem, mam wrażenie, że to też mi mogło ode mnie zaburzyć percepcję tego, jaka jest właściwie X7. Tak, skoczyłem ten pocisk, bo czemu nie? Jasne, będę cię wołał. Except not. This has become a real pain. I want a full explanation when this is all over. Dobra, czy ja dobrze pamiętam, jak to działa? Chyba dobrze pamiętam, jak to działa. Okej, chyba nie pamiętam aż tak dobrze, jak to działa. Dobra, trochę za dużo HP straciłem, więc może jednak nie będę aż tak śmieszkował. Au. A, przedeśmiemy to od nim. Dobra, ale spokojnie, spokojnie. Ma w miarę niedużo HP, powinniśmy dać radę. Powiedziałem coś. Dziękuję. Speedrunować X7. Musiałbym się uczyć. Ja zawsze mam ten problem, że zawsze staram się grać w gry na zasadzie, że przychodzę je tak na luzie. A speedrunning sprowadza się gdzieś w mojej głowie do tego, że musiałbym to traktować bardziej poważnie i przez to odbiera mi to przynajmniej trochę zabawy. Casualowo speedrunować tak trochę gryzi się ze sobą dla mnie. Znaczy rozumiem trochę, o co chodzi, ale jednocześnie nie do końca mi to pasuje. O tak powiem. Latent results. State select. Czemu domyślnie jest nie? To mnie zastanawia. Czemu człowiek miałby chcieć jeszcze zostać na stage selekcie? Jada. Wszyscy możliwi. Maverickowie. Bolski. Hienard. Szczerze mówiąc, do końca nie pamiętam, jaka powiedzmy jest dobra kolejność, jeżeli chodzi o zakładanie bossów. Czy ja sobie jednoczę z Fati? Jest spora szansa. Co gorsze, mam wrażenie, że odłączyłem przez to dźwięk też wam. Mam nadzieję, że zaraz to wróci. A w tak zwanym międzyczasie przeklikam resztę w Mavericków. Dobra, powinno już być. I widzę, że paski się ruszają, więc chyba będzie ok. A dobra, pytanie, gdzie. Gdzie na najrozsądniej zacząć? Hienard nie jest odpowiedzią. Mgliście kojarzy, że
w Kangaroo był całkiem spoko. Ale to jest takie, mówię, mgliście kojarzę, że, a nie, że mam pewność. Może czyś, kiedyś powinienem zerknąć na jakieś poradniki odnośnie tego, gdzie się najpierw powinno iść i tak dalej. Bo Kangaroo kojarzę, że miał dobrą broń, że bazooka była całkiem silną bronią. Ale to jedyne, co rzeczywiście kojarzę, tak? Ich 7 mocno ignoruje wydarzenia z szóstki. Szóstka nie istnieje. Siódemka też nie istnieje. Znaczy, co? Wybierz drużynę. Chcemy pracować w parach. Spoko, obecnie nie mamy wielkich wyborów. To wcale nie jest sugerowane, że jeżeli mamy wybrać drużynę, to będziemy mieli coś jeszcze do wyboru, prawda? Prawda? Przynajmniej jakbym nie narzekał, to muszę przyznać, że muzyka w ich 7 jest na całkiem porządnym poziomie. O, daj armor. Let me in. Trochę mało wytrzymał ten armor, ale to inna sprawa. Holy hell. To pisi bardziej niż moje szanse na wygraną w jakimkolwiek wyścigu po 5 minutach. Otis? Winda? Halo, Winda? Jo. To chyba nie ma ograniczonej amunicji, nawet jak to patrzę. Daj mi Grahama. A, to był ten. Ale to był Amerika, nie. Ale ogólnie mechanika z ratowaniem repoidów w X7 jest całkiem podobna jak w X6 pod tym względem, że rzeczy mogą nam po prostu wziąć i umrzeć. O. Ale mam dużo HP. Właściwie to już całe zero. Dajcie mnie zero, a propos. Ciekawe, czy w tej grze to działa tak, że w ten sposób można na przykład blokować przyjmowanie obrażeń. Dane. Chcę zobaczyć, czego tam nie powinienem przypadnie. O, w tej gałęzi, ale nie wygląda, więc... jeszcze raz, patrzymy sobie na kamerę. Jeżeli tutaj działa akurat. Kamera left, right, ZL, ZL, czyli... Tygerami generalnie. Czyli tutaj chyba po prostu nie mamy takiej opcji, no. Ale dobra, zrozumiałe. Znaczy zrozumiałe to może za mocne słowo, ale... Przyjmuję do wiadomości, że tutaj po prostu nie mogę ruszać z kamerą. O tak to ujmę. Tutaj niewyraźnie dalej nie przejdziemy. Dobrze, czy na tym da się skarać? Nie. Tam zadaję odrobienie niestety. Dobrze, powiedz na końcu. Jeszcze nie wiem generalnie. Hej. Ja tu mam przejść? Najwyraźniej tak, tylko wcześniej źle stanąłem. Absolutnie idealne, co mógłbym zrobić, to zgarnąć 32 deployidy możliwie szybko, ale aż tak w siebie nie wierzę.
Bo dla tych, którzy nie kojarzą, zgadnięcie 32 Reploidów odblokowuje ich fakt, który w tej grze jest całkiem silną postacią. O Boże. Na pewno się wydziela. I nie wiem, czy... Tak, zdecydowanie chcę sobie odwrócić kontrolki. Tak. To będzie tak i to będzie tak. O, dobra. 64. Czekaj, to było 128 Reploidów do uratowania? Bo do 8 trzeba połowę uratować. A możliwe, że jest ten 16 na etap wtedy. To tak, masz rację, to 64 wtedy, mea culpa. Zero, słyszysz mnie? Słyszę, ale nie chcę z tobą gadać. Proste. O, strzelają do mnie. Mogę w to wsiąść? Mogę w to wsiąść, wyśmienicie. To chciałbym móc... Wow, to było niebezpieczne. Tutaj jest coś do uratowania, to widzę. Nice. Oho. Tam kolejny do uratowania. Czy ja dostaję obrażenia, jak jestem w kwasie? Nie. Dobra, ale korzystając z tego, że mamy w miarę silne możliwości atakowania, to... Wydawało się, że jeszcze tam widziałem kogoś. Jep, jest rzut. Ja nie te reploidy też możemy tracić, więc trzeba w miarę możliwości je ratować tak szybko, jak to możliwe. Żeby przypadkiem nie obrywały jakimś losowym pociskiem albo coś. Tak? Nawet to zniszczmy. Ej, deploy! Czy jeszcze jakieś to są? Nie widzę. Podaj, ja tu możemy wejść, przejść, znaki zapytania. Czy z tego cholerstwa da się jakoś wyjść? To jest pytanie. Bo to trochę wygląda, jakby tu coś było. A jednocześnie jakbym nie był w stanie bez tego. Bez wychodzenia z Raidalmora tego sprawić. Normalne impoty typu strzałka... Okej, RK działa. Jednocześnie nie widzę, żeby takie skakanie nic coś mi dawało, więc... na którym podejście do wyzwania... Znaczy, póki co nikt mi nie liczył jakichś narzekań czy coś, więc możliwe, że podprogowo parę rzeczy mi się powiedziało. A jeżeli masz na myśli ogólnie o podejście do X7, to na streamach jest to chyba drugie w sumie. Carlos, nie chcę cię ratować po tym, jak zepsułeś jeden z lepszych klubów w Alicji. Przepraszam, za ligowe memy. Fajne hapeki, lubię takie. Dobra, najpierw chciałbym zobaczyć te, powiedzmy, bardziej mobilne rzeczy. A potem przejść do tej niemobilnej ścianki. Dasz się zabić, dobra. To teraz sapro po ściankę. Niestety nie mogę odwrócić kamery, więc... Muszę liczyć się tutaj na... O Boże, on się respawnuje. Goddammit. Więc muszę liczyć bardziej na to, że lokom nie będzie nie zawodził. A jeszcze ten na górze tylko. No i dobra, możemy iść dalej. Replay to. Tak.
Znaczy nie, żeby nie było, to nie jest tak, że planuję restartować kompletnie, tak? No bez przesady. To jest bardziej takie, że no, staram się po prostu powstrzymywać od narzekania na rzeczy tylko dlatego, że to ich kiedy, o tak powiem. Bo wiem, że byłbym w stanie narzekać dosłownie na wiele rzeczy, które mnie w tej grze w jakiś tam sposób denerwują, ale na które narzekam bardziej z przyzwyczajenia. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. A, teraz druga seria jeszcze. Ale teraz jeszcze raz. Tu będę tutaj do ratowania. Dawaj go. Czy ja tu mogę wejść po prostu? Czy muszę najpierw? Chyba muszę najpierw zniszczyć wszystko, co to jest. A przynajmniej te duże maszyny. Puścicie mnie, czy nie? Chyba nie. Czyli muszę zniszczyć wszystko? Na jakieś zapytania? A mnie im przecież nie zabranić włączać Sima, tylko dlatego, że ja simuję. Przynajmniej będzie stream z dobrej gry. Axel, słyszysz mnie? Nie, nie słyszę cię. Can you kill me? Can you kill me? Can you kill me? Widzę, że Marcin przyszedł po prostu w idealnym momencie. Can you hear me? Can you hear me? Słyszysz mnie? Ej! E! Słyszysz mnie? E! Słyszysz mnie? E! Słyszysz mnie? Hey, listen! Hey, listen! Dana jestem, chyba nic mi się nie chce. Współczuję. Znam uczuć. Nie jestem pewien, czy X7 to pomocna rzecz na akurat tego typu dolegliwości. Czekaj. Mam złe przeczucia. Dużo bym dał za to, żeby móc obracać kamerę prawym analogiem. Byłoby dużo wygodniej, aniżeli w ZL. Galnie ten system, gdzie mamy teoretycznie prawy analog, ale jesteśmy zmuszeni do... AJ, on zabił Deploida. Jestem pewien, że ten Deploid nie miał nic ważnego. System, w którym musimy używać triggerów po to, żeby obracać kamerę w grze, która ma prawy analog kompletnie niewykorzystywany, to dla mnie trochę mem, tak szczerze mówiąc. Bo nie widzę absolutnie żadnego powodu, dla którego nie można by użyć prawego analoga, aczkolwiek mogę być przyzwyczajony po prostu do tego, że gry dają zazwyczaj kierowanie kamerą pod prawym analogiem. Więc mogę być lekko skrzywiony. Nie jestem pewien, czy lepiej jest mi zostawić tego Raidenmora na właściwego bossa, czy nie, szczerze mówiąc. Póki co tutaj jestem na dobrej drodze, żeby zostawić sobie absolutnie nic na właściwego bossa. Jak widać na to włączone. No tak, no wiadomo, że na PS1 to jest inna sprawa, no bo powiedzmy nie było takiej możliwości przez to, że no właśnie nie każdy kontroler miał analogi, tak? Ale na PS2 to już jest dla mnie tak mało zrozumiałe, że się delikatnie wyrażę.
Więcej! Więcej! Zostało 5 celi jeszcze, holy fuck. Dużo. Oj, nie podałem się to, co widzę. Bardzo mi się nie podoba to, co widzę. Dobra, to powinien być w miarę bezpieczny, bo rakiety, które tam mnie są, powinien być w stanie odstrzeliwać. Strzał. Powiedziałem, że powinien być w stanie odstrzeliwać. Dobra, ostatni cel. I bynajmniej nie jest to ten żółk, który tam na mnie czeka. Ale słuchaj, czekajcie, gdzie był ten pancerz nieszczęsny? To może bym go już na siebie założył? Bago! O, tu jest, ale. Dobra. To mamy to, to mamy to. Piękne. Żeby nie jeżdżać z wnętrza, beautiful. A on tam nosi sobą, to ciekawe. Chyba zero celów. Czemu wychodzisz z tego Raidenmora? Ten Raidenmor był cały czas tylko do walki tej? On nie był na bossa? God damn it. Co może pójść nie tak? Do you figure, Axe? Who'd have thought I'd turn out stronger than you? I'm not the kid you used to know. Now you are just somebody that I used to know. Don't call me a kid. I ain't that no more. If you keep misbehaving, you. Na kolumnach też były deployde. To nie jest to, co chciałem słyszeć. Tak samo jak nie chciałem słyszeć tego, że jestem w tej chwili. O, daj armor. Dawaj mi go. Okej, nie mogę aż tak idiotycznie walczyć. Z podkreśleniem słowa aż tak. Jesus. Cały czas próbuję obracać kamerę pewnym analogiem. I potrzebuję, żeby ktoś nie wyprowadził z tego niemądrego założenia, że to jest dobry pomysł. Ba. Czy ja to mam szansę przeżyć w ogóle? Jaka część mnie chce powiedzieć, że tak, ale inna część mnie wie doskonale, że stanie się to. Hunter ranki, jada jada, będę miał Hunter rank, gdy absolutnie przepierdalałem wszystko jak leci. Ale nie kłamałem. Uratowane replaydy. Eryk umarł, Winda żyje. Ej no. Dużo ich uratowałem w sumie. Został jeden, którego nie znalazłem i jeden umarł tylko. Najważniejsze to są te z płytami, bo one dają upgrade'y. Najgorsze jest to, że najchętniej to bym wszystko oszczędzał, żeby dać wszystkie możliwe upgrade'y dla zero. Dla 0, dla X-a. Ale jednocześnie to chyba tak nie działa. Jeżeli dobrze pamiętam. Co mnie zawsze ode mnie jakoś denerwuje mimo wszystko, że trzeba na bieżąco je wydawać. Bo nie mogę teraz z tego wyjść. Muszę wybrać, komu zdaję.
Tylko teraz... nie będę kłamał, wolę sobie szybko wygooglować, co tej, jak działało. Żeby nie rozdawać bezsensownie punktów i potem narzekać. Jeżeli dobrze rozumiem, najbardziej opłaca się ładować power przynajmniej do trzeciego dla danej postaci, bo wtedy dostajemy zmniejszenie obrażeń o połowę. Tylko pytanie, czy będę chciał używać Zero czy Axla. A nie chcę, ja sobie dam te upgrade dla Zero do Powera. Bo Speed generalnie wbrew temu co można pomyśleć dodaje po prostu kolejne ciosy do kombosa. Tak, jeszcze jeden. No i dobra. Czy chcemy jeszcze raz wejść do tego samego etapu? Tak mi się wydaje. Jak już go zaczęliśmy, to równie dobrze mogę pójść do niego jeszcze raz. A nie, kontynuuj mnie wrzuca do bossa. A to już mogę, jest super. Nie wiem, czemu byłem pewien, że wyrzuca nas na początek etapu. Chyba, że to jest rzecz, która jest specyficzna konkretnie dla gangeru. Wątpię, ale... nie zdziwiłbym się jednocześnie. Warning, warning, warning... dobra, dajcie mnie to. Przydałby mi się Lokon. Ale wiem, że raczej nie mam takiej możliwości. Ja? Trochę nam zadaje mi już tych obrażeń. I nie do końca jest tak, że możemy... O Boże. Tutaj chyba po prostu... pójdę na wymianę ciosów. Tak na Hama. Ja i tak wydaje mi się, że tej walce armor jest bardziej po to, żeby gangar rozpiąć jego armor. Więc tego się trzymajmy. Jak jeszcze przestanę próbować dashować, wciskając nie ten przycisk, co trzeba, to już w ogóle będzie super. Potężne obrażenie, by the way. Jest zadaje zero właściwie, pan nie szkawi. Jedo. Chyba się nie dowiem. No nie powiem, jak na to, że zwiększyliśmy sobie obrażenia 50%, to całkiem dobry mem, te obrażenia, jakie zdajemy. Bong. Mówiłem szczerze, że tym nie obrywałem, ale co ja się tam? Mam wrażenie, że z ganga to byłoby dużo łatwiej, gdybym ogarnął, jak go atakować w tej fazie, żeby nie otrzymywać obrażeń.
co zakładałbym, że jest możliwe. Na przykład to tak. I nie daszując się w niego. Bo wtedy mógłbym zachować Raidermora na drugą część walki. Co na pewno pozwoliłoby im zauważalnie skrócić mu pasek HP. Jedno. Chyba. O dobra, mamy to. Znaczy, ja nic nie mam chyba tylko do voice actingu 0 w tej grze. Tak na szybko. Chociaż w sumie no Axel brzmi jak dzieciak, czyli tak jak powinien brzmieć, więc też nie mam. Czy ja go dosłownie nie mogę trafić Tidalmodem? Czy tak ja mnie po prostu memuję w tym momencie? Ja coś tam mu zdawałem. Przestań daszować ZR, Jezu. Nie mogę. Nie, żarty żartami, ale jakbym zaczął daszować tym przyciskiem co trzeba, to byłoby im dużo łatwiej. A żeby daszować tym przyciskiem co trzeba, to... bo sobie to jak Kanga, to nie powinni mieć tych... hitboxów na kontakcie. W sensie nie ani wszystko temu, że będzie miał hitboxy na kopniakach albo ogólnie atakach, ale niekoniecznie na tym, że się w niego wbijamy, albo raczej, że on się w nas wbija. Dong. Magnum dong. Wobec tej co, bo jakbyś po śmierci zresztą na pierwszej fazie bez Armoda, to by dopiero był majstersztyk. Królestwo za obracanie kamery w, analogiem. Granie nie wiem. Nie znam chyba żadnej gry takiej typowo platformowej, w której czułbym się dobrze grając w 3D. Może po prostu zawsze trafiałem na jakieś katastrofalne przypadki, ale... Jedną z nielicznych gier, w których w miarę komfortowo się czuję grając w 3D, to są Dark Souls, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi. Dalej, moje wam. To jest tech Uln. Mam wrażenie, że ja nie wychodzę dobrze na tych trade'ach. Au. A propos. Dajcie mi kamerę. Chciałbym się na niego zachować najlepiej. Ale aż tak dobrze to nie ma. Chyba zaraz mi armor padnie, on będzie miał wciąż ponad połowę HP. A propos. Wydaje mi się, że najrozsądniejsze co mogę robić to te ataki z dasha. A. Czy to jakaś jego druga faza, drugiej fazy? Au. Triangle.
Boże! Dosłownie nie mam kiedy go atakować. Nie, bo też ja wiem, że powinienem, ale jednocześnie mam wrażenie, że jeżeli będę grał Axlem, to nic w tej walce nie zrobi przez to, że Axel zadaje 1 na 128 obrażeń, jak walczy z bossami. Au. Jezu, tyle bym dał, żebym mógł sobie też kamerę analogiem, bo tak to strasznie niekomfortowo mi się porusza. Teraz mapuj sobie pada. Nie, no błagam. Zatem zmapuj sobie pada, jak gram na Switchu? Nie wydaje mi się, Marcinie. Au. Jestem na hita, prawda? Okej, nie na hita najwyraźniej. Teraz jestem na hita, to na pewno. Jezu, ale to, że postać się nie obraca za lokoną, jest straszne. Ogólnie bardzo nie lubię strzelania w 3D, jeżeli nie ma jakiegoś lokona, więc tutaj mnie to bardzo boli. Co ja mogę powiedzieć? Taka jest ponad moje siły czasami. Godzina sobie jeszcze nie jeden etap zrobiony. Nie no, nie godzina, bo zacząłem jakieś 10 czy 15 po, ale... Co tym zrobiłem tutorialowy, co już nie wiem, o czym mówisz. Nie, tak nie ironicznie. Czy ktoś byłby w stanie wskazać jakąś grę, w której kamera kompletnie nie wkurwia gracza na każdej możliwej okazji? I jest to gra 3D? To może wtedy bym się jakoś przekonał do gier 3D, bo tak to nie dzieje, że po prostu... Spyro. Mam wrażenie, że może kiedyś zobaczyć Spyro, jak tako, bo grałem kiedyś dawno temu znajomego w jedynkę. To najgorsze jest to, że oprócz tego, że my ruszamy kamerą, to ta kamera jeszcze się odrobinę centruje na kierunek, w tym idziemy. Więc cały czas tak naprawdę musimy manewrować tą kamerą. Właśnie nie wiem, ja zawsze, jeżeli chodzi o gier 3D, to mam złe wspomnienia i dlatego unikam gier 3D jak mogę. Przynajmniej takich, gdzie rzeczywiście akcja jest wskazana, wymagana. Jeszcze jak ma jakiegoś lokona, jak nie wiem, Final 7 Karimy, jak Dark Souls, to okej. Okay. Ale tak to kompletnie nie potrafię jednocześnie ogarnąć tej pracy kamery i bicia się przeciwnikami. Interesujące. Ale to się jakieś gry 3D. Znaczy no, ja nawet jak są po prostu czyste platformówki,
to mam problem, żeby po prostu wymierzyć się skoki kompletnie. O czym przekonywałem się wielokrotnie chociażby w tym, w Castlevanii Lament of Innocence, jakie robiłem. Przepraszam za odlukę. Trasy u mnie, przykro mi Marcinie, że wywołuje PTSD. Tylko patrząc na tego, I know, right? Ja to jebla dostaję. Grając w tę grę trochę. Ale mówię, no u mnie na pewno przynajmniej częściowo wynika to z mojej niechęci do platformówek ogólnie 3D. Znaczy nie, jak bez żadnym bossem w X7 tak nie potrafi walczyć jako tako. Jeżeli miałbym wskazać coś, co mnie najbardziej boli, Holy fuck. Co mnie najbardziej boli w X7, to chyba to, jak idiot. Jezu Chryste! Cały dzień nic się nie dzieje, a teraz jak tylko streamuję, to nagle są maile. Też mówię, przynajmniej po części zacząłem od tego, od Gangaru, bo kojarzę, że jego broń jest dobra. Więc pomyślałem sobie, że zacznę od etapu, który pozwoli mi rozsądnie przechodzić inne etapy. Nie no, wydaje mi się, że bazooka była od tego, od Kangaroo. Okej, powiem wam tak, moja cierpliwość do tej gry już się wyczerpała, jesteśmy dopiero po godzinie. Nie, serio mówię, nie wytrzymię dłużej. Nieironicznie nie wytrzymię dłużej z tą grą i nie jestem w stanie.
O, rany. Swój inny etap. Wiesz co, to nie chodzi o etap tak naprawdę. To bardziej chodzi o to, jaka ta gra jest ociężała, toporna i męcząca niż o cokolwiek innego. Po prostu nie wiem, w żadnym innym iście nie mam takiego poczucia, że po zrobieniu ataku jestem w nim na kolejne półtorej sekundy zatrzymany, że tak to ujmę. Albo że moje ataki są takie wolne i w ogóle. To jest dla mnie największa bolączka. Już nawet nie ta cholerna kamera, nie to, że bossowi mają miliard HP, tylko to, jak wszystko jest wolne w tej grze. Postacie się obracają w miarę wolno, wszystko jest wolne. Gdyby ktoś to nazwał, nie wiem, Castlevania 2,5, to byłbym w stanie uwierzyć, że to jest Castlevania 2,5 w alternatywnym scenariuszu z robotami, bo jest to równie ociężała gra jak dla mnie. Więc... Zatem mówię, no... Bo co, mówisz z próby innego etapu. Koniec końców wiem, że skończyć na tym, że będę musiał walczyć w innych etapach z innymi bossami. Gdzie, czekaj, żeby nie skłamać, save select. Tak, save do save selectu. Z tych wszystkich etapów kojarzę, że Stone Kong jest w miarę okej jako boss. Tonion jest w miarę okej jako boss. Bolski chyba był okej jako boss. A z całą resztą kompletnie nie umiem walczyć i skończyłoby się tak jak z Gangaru. Więc ja kompletnie tego nie czuję, bo wiem, że jak pójdę gdziekolwiek indziej, to na bossie będzie to wyglądało dokładnie tak samo, więc nie wiem, czy to w ogóle ma sens jakikolwiek. Nie, to zdecydowanie nie ma sensu. To kategorycznie i zdecydowanie nie ma sensu. Po Stone Kongu idziesz do Toniona, a po Tonionie wyłączasz grę. To jest dobra opcja. Nie wiem, czasami się zastanawiam po prostu, co twórcy mieli na myśli, jak projektowali X7 pod względem tego, jak ta gra jest ociężała. Mamy serię, która sprowadza się do tego, że gra jest po prostu płyniutka, super szybka i w ogóle. A potem dostajemy X7, gdzie wykonanie pełnego komba 0 trwa jakieś 3 sekundy. X7, gdzie w powietrzu można wykonać jedynie poziome cięcie. Gdzie zazwyczaj przeciwnicy są wyżej niż my jesteśmy. Mówię, no zupełnie inaczej bym na to patrzył pewnie, gdyby to nie był Mega Man X, gdzie w X-ach jesteśmy jednak przyzwyczajeni, że wszystko jest szybkie, fajne i w ogóle.
jeszcze na dole coś było? Chyba nie. Poza moją rychłą śmiercią najwyraźniej. Okej. Okay. Interesujące. Też wiem, że to jest w jakimś tam stopniu na pewno tak zwana eksperymentalna część, tak? Więc zwłaszcza rzeczy z aktem związane będę w stanie absolutnie wybaczyć. Więc już nawet nie chcę mówić o tym, jak dobrze działa system kopiowania przeciwników w tej grze. Każda część jest eksperymentalna. Z jednej strony tak, z drugiej strony... Nie każda inna część ma zupełnie nową postać do wyboru, tak? Tak jak tutaj masz Axla, którego copy shot jest ewidentnie w tym momencie bardzo niedopracowany. W którym śrubie był chyba Hard Tank. Ale najwyraźniej w którym śrubie była też moja śmierć. Zatem w którym śrubie masz na myśli, że trzeba go zabić, jak rozumiem. Mogę to całkiem uroczy, że nie widać kompletnie, czy one dostają obrażenia, czy nie. Urocze jest też, że muszę bić jednego przeciwnika dość długo, żeby w ogóle móc go zniszczyć. On mnie zgniecie, prawda? Dzięki za follow, Witty. Czy ja im zadaję obrażenia, czy ja im nie zadaję obrażeń? Szanuję za ich 7. Ja siebie nie szanuję za to, że wpadłem na ten niemądry pomysł. Okej, czyli te są najwyraźniej nieśmiertelne i tego się trzymajmy. A już w ogóle największym absurdem, jeżeli chodzi o X7, jest dla mnie zawsze to, że... A, to po Hard Tank. Dobra, zdążyłem. Jest to, że japońska wersja ma jakieś 2 razy wyższe obrażenia niż amerykańska. Więc tam paski bossów, paski HP bossów są jak najbardziej uzasadnione, bym powiedział. O Boże, dzięki za suba, Witty. Tego się nie spodziewałem. Czy ja tam skoczę? Spróbuję w samej krawędzi. Tak, na pewno, nie? Dobra, spróbujmy hoverem może. Bo hover może mieć większy zasięg horyzontalny. Jup. No, dawaj, tutaj po prostu chyba przebiegnę sobie na Hama. Bo nie ma co się z nimi używać. Can you hear me, Zero? Jego na pewno mogę zgarnąć... ...o ścianę się opierając i to powinno wystarczyć. Pytanie, czy tu coś jeszcze zostało? Nie. A, dobra. Zmieńcie mi postać, to jest... A? Mogę z X7 zawsze... A, Jezu. Right. Mam ten problem, że sobie myślę, będę rozwijał Zero. Potem przypominam sobie, jak on jest straszliwie toporny. I sobie myślę, że może jednak rozwijanie Axla byłoby lepszym pomysłem. A potem przypominam sobie, że już wydałem upgrade i nie mogę tego zmienić. A potem dostaję X-a i stwierdzam, że nie ma sensu kompletnie w granie inną postacią. Ej,
Tak, ja kojarzę, że tutaj trzeba skopiować przeciwnika, tylko właśnie kopiowanie przeciwników to jest coś, o czym wcześniej mówiłem, że to jest jeszcze jedna z tych trochę niedorobionych rzeczy moim zdaniem. Bo copy shot zadaje idiotycznie mało obrażeń, a trzeba nim zabić przeciwnika. O ile często nie sprawia to aż takiego problemu, o tyle w tym etapie ci przeciwnicy mają jakieś 50 HP, więc kopiowanie go copy shotem zajmuje za długo. Jeżeli dobrze pamiętam, X8 znacznie poprawiło tę sprawę. Nie mówię, że jest idealnie, ale jest znacznie lepiej. Isaac. Serio? Ale tak serio, tak? Ile uratowałem? Za 8. Łana, pseduho. Więcej nawet. Dycha. Nice. To znaczy, że powinienem móc zajdać się z mniejszeniem obrażeń o połowę na zerze. Tak, będę dawał upgrade w zero, pomimo tego, co przed chwilą mówiłem. O co chodzi? Zmniejsza obrażenia o jedną połowę. No bo jako, że już tu jesteśmy, to weźmy retry, żeby ten mieć checkpoint cały czas. Bo to daje nam checkpoint, prawda? Czy to tylko na bossie? To tak. A może to tylko na bossie? Nie, tutaj. Nie, to jest checkpoint. To nie jest początek etapu, tak? Czemu shift mi gry kaszuje? To masz ustawione pod shiftem. I before nic. Tak naprawdę w emulatorze pewnie coś jest ustawione, tylko... Tego nie widzisz? Boże, to było niebezpieczne. Here goes Muffin. A, bole się w kolce, nie wpierdzielcie to. Halo? Copy shot? Zapominam, że to trzeba ładować. Holy fuck. A. Przytrzymywałem przycisk, żeby chowiedować. Come on. Edzie, jest odcinek Edów, czemu mi to zabijesz? Znaczy, Cevi. Ustalmy sobie jedną rzecz. W X6 mogę grać dniami i nocami i twierdzić, że lubię tę grę. O tej grze chyba nigdy tego nie powiem. Powiem więcej, mówię tutaj o X6 bez patcha. Nikt raczej nie powie, że ich się nie lubi. No nie wiem, mam na Steamie jedną taką osobę, która tak regularnie mówi. Nie, nie słyszę cię, Ayla. Czemu mi to robicie? Tak, Ayla, problem? Zamienia się powoli w Wunga Bungę i myślę już Chrono Triggerowo. To jest Ayla.
Nie, nie słyszę cię. I can't hear you, Ayla. Jezu, ile wymaga strzał w ten? Oh God! Why? Kopisz od tej grze, Matko Boska. Najgorsze jest to, że w X7 nie mogę nawet powiedzieć, że gra jest niedorobiona pod względem technicznym. Bo tej technicznie źle nie jest, moim zdaniem. Nie mogę powiedzieć, że gra jest zabugowana, że coś zostało zrobione niezgodnie z designem albo coś. Copium shot, to też trochę prawda. Tutaj po prostu design zawodzi. Mam ja tego kamienia, ale zniszczyć nie mogę. Holy fuck. Chcesz zejść na dół, czy nie? Co? Co to jest za copy shot? Halo? What the fuck? Nie, ten copy shot to mam w tym momencie. Ciekawe, czy jakbym zestrzelił z copy shota tą skałę, która leci. Co się właśnie stało? Dosłownie nie wiem, co się właśnie stało. Znaczy, domyślam się, co się stało, ale patrząc na to, nie wiem, co się stało. Może odpuszczę sobie używanie copy shota, po prostu. Może po prostu zgarnę tego deploida, który tam wisi i sobie umrę na tych kolsach. Tak jak założyli twórcy. Ogólnie zawsze uważam, że to bardzo urocze, kiedy design gry sugeruje graczowi, że najlepiej jest po prostu omijać wszystkich przeciwników, bo tak będzie efektywniej. Wow, chyba niebezpieczne. Zapytaj się jeszcze raz. Proszę. By the way, mam nadzieję, że wiecie, że ja tego nie zgadnę, prawda? Okej, zgadnąłem go. Wszystko jest okej. Teraz mogę już po prostu iść dalej z etapem. Ha, ha, ha! Najbardziej mnie zastanawia w sumie, jak ten, jak ludzie przechodzą X7 na speedrunach. Będę musiał sobie kiedyś obejrzeć jakieś speedruny w X7, tak z ciekawości czystej. Jak to wygląda, kiedy kompetentni ludzie grają w tego? Nie, czekajcie, nie mogę, bo ktoś mi zaraz strzeli. Od razu lepiej. Wyłączyłem Outlooka. Here goes Muffin.
Oto ma Finka. Teraz co ja mogę z tobą zabić? To trochę ktoś korzystał na pracy. Tutaj nie dorobiono kolce, prawda? Nie, to już nie ma kolce. Wow. Tego kolegę sobie olejemy. Czy ja mogę patrzeć w soneczki, diabeł? Takie już powodu patrzenia nie w te same, co trzeba. Chyba Kevin. Jesteś sam w domu, wiem, ale... To wygląda jakby tam dole coś było. I trochę mnie to niepokoi. Dasz! Dobra. Będę musiał teraz zmienić postać tej Axla. Kurde. To jest dość ryzykowne, ale dało radę. Długo do tego checkpointa nie powiem. To już boss. Nie jestem w tym położeniu? Tutaj powinien stanąć. Bo one teraz opadają. Dajcie się odstrzelić. Tutaj akurat ganie aktem jest dużo łatwiejsze niż Zerem, I guess. Dobra, teraz byle nie dać się zgnieść. A dobra, nawet nie będę mógł się dać zgnieść. To już czas na bossa, to już czas na bossa. Wielki, mądry, tymczasem Sowik Małpa. Czy to jest jeden z tych bossów, gdzie nie da się kompletnie uniknąć jego pierwszego ataku? Chyba tak. Doskonale. Najlepszy design, jaki w życiu widziałem. Dobra, jak to się robiło? To się... Tak robiło, dobrze kojarzę. No ja sumując obejrzenie, kiedy my zadajemy, co całkiem urocze. Jeżeli stoimy w połowie drogi między tymi skałkami, to jest ok. Dużo większym problemem jest to, że w takim tempie ten boss zdecydowanie nie da nam wygrać przez to, że zadajemy mu bardzo dużo obrażeń. Nie no, ewentualnie go zabije, prawda? Prawda? Au, wpadłem w ogień. Teraz będę z dala od niego. Tons of damage! Nie mówię, że to jest trudny boss, ale... Trochę trwa. I know that. Kalki z angielskiego najpiękniejsze, najsilniejsze. Bunga, bunga.
Medys. Tutaj stanę już po drugiej stronie, będzie ok. Dasz od niego. Akurat z tą Kong jest o tyle prosty, że ma bardzo łatwy pattern. Jak już sobie go przypomnimy. Dużo gorzej by było, gdybym miał z nim walczyć z Zerem, bo walka w melee z czymś takim jest dużo cięższa. A tak to mówię, no cały czas stoimy tak jakby po drugiej stronie od niego, przez co ten kamyk się zbija przed nami. Po czym dashujemy od niego, żeby nas nie mógł zaatakować. Jak widzi, że jesteśmy za daleko, czyli na innej platformie, to używa tej swojej tarczy, która rotuje przez całą arenę. I tyle nas widzieli. Aczkolwiek mówię, nie wyobrażam sobie tej walki jako Zero. Bo podejrzewam, że byłaby dużo, dużo, dużo gorsza. Hej, słuchajcie, minęło półtorej godziny. Pierwszy etap za nami. Yeah! Geja Shield. Rang D. Żyć, nie umierać. Jeszcze te pyszne upgrade'y do tego. Do Axla. Dokładnie te, których potrzebowałem. Nie znalazłem gdzieś trzech replay'ów, nawet nie chcę pytać, gdzie one były. Boję się zapytać, gdzie były te trzy upgrade'y. Kasenki, nikt się nie przejmuje, fabułowi 7. A co mówiliście? Tonion drugi. Joygun. Idziemy do prawdziwego człowieka Polaka. Cebulak. Cholerny. Nie, nie słyszę cię, Ayla. A co, słyszałem, że kompletnie ignorujemy każdego przeciwnika, który istnieje na mapie i po prostu dash jumpujemy. To jest play. Znaczy, ja powiem szczerze, nie pamiętam. Jedyne co kojarzę, jeżeli chodzi o bronię bossów, to że broń Gengar była spoko. Plus wydaje mi się, że gdzieś był Huyoglave. Ale tutaj sobie głowy uciąć za to nie dam. W dodatku D-Glave w X7 jest dużo gorszy niż w X8, więc to nie do końca pomaga. Cóż za pasjonujący segment. Dobra, co ja się mogę zrobić? Pewnie mogę się zmienić Axla i dobrze się bawić. Albo i nie mogę się dobrze bawić, bo... Okej, teraz mogę lokować. Au, to brawo. Można ogień mnie sztafił. A, bo to na dość pełnym obszarze działa. Jeszcze... To boli. Oj, dobra. Zmienię się dla świętego spokoju. To mnie jeszcze trafiło. Czy ja mogę atakować tego bossa jako Zero? Tak, mogę. Nie, też tak źle. Czas powolenia w X7 jest strasznie długi. Aha, już się słabo z powrotem. Właśnie, co ja jako Zero dostałem? Gokumonken. Gokumonkę? Goku to Monkę, w sumie się zgadza.
Marzem go zdążył pobić. Mój ulubiony typ przeciwników, tacy, których można bić przez 2 sekundy, a potem się chowają na pół minuty. Najgorsze jest to, że chciałbym powiedzieć, że to, że tak ja chodzi tak wolno, to jest kwestia jakiegoś spaplanego emulowania, ale nie wydaje mi się. Zwłaszcza, że gram na legitnej konsoli. Czy on właśnie... I can't. Dosłownie nie mogę. Wow, tym razem się nie schował od razu. Szacun. Stone Kong porobiony, bo był generalnie za pierwszym razem, jak sobie przypomniałem, że on ma idiotycznie powtarzalny i prosty pattern. Tylko no, jak większość walk w X7 zajęło to długo, bo boss jego 50 milionów HP. A, to są zwykłe przeciwnicy. Nie, zostaw! Moje replaydy! Trzeba ratować replaydy! Czy tam jest się na dół, czy... Chyba tak. W ogóle zabawna sprawa, bo to jest segment, który wygląda jakby był w 3D, a jest tak naprawdę w 2D. Zaraz umrę, więc nie wiem, czy jest sens nawet się zmieniać, zwłaszcza, że Axel nie ma jakoś specjalnie więcej HP-ków. Więc po prostu sobie zresetuję w ten sposób, będzie łatwiej, wygodniej, lepiej. A może jednak będę ich bił, zamiast przeskakiwać na Hama? Znaczy, ja się zawsze trochę boję bić się przeciwnikami, bo nagle może się gdzieś pojawić jakiś reploid do uratowania, którego nie będę mógł... O właśnie, papo. Holy fuck. Co za mem. Którego nie będę mógł uratować, bo się zatrzymałem na chwilę. Absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że coś takiego miałbym... Jejsce, Jezu. Skok. Oho. To mój ulubiony gatunek skoków. W pseudo 3D. O mój Boże, czy to znika? Literalnie, o Boże, dlaczego? A, okej. Okay. Już się bałem, że ten... Że te platformy dopiero się muszą całe pojawić. Ej, wy tak z tym hardtankiem na serio, co? Najwyraźniej. Teraz wszyscy gracze Endlessa będą mieli flashbacki przez znikające bloczki. Wyśmienicie. Au. Dziękuję za pas kamery. Wszystko widziałem. Marian? Paździoku, czy to ty? Czy to już boss w ogóle? Yep. Cześć, Donion. O kurwa, to dosłownie Mario. It's a me, Mario! Get the picture. Let's get this over with.
Czy walka z Tonianem to było dosłownie trzymanie Greka, jak on się w nas wpierdala? Najwyraźniej nie. Boże, myślałem, że to mi całe HP zdjęło. Czy mogę się ruszać, proszę? Czy ja muszę wybrać broń z tą Konga? Nie. Okej. Okay. Czuję się jak dobry gracz w tym momencie, wiecie? Okej, okay, to aż tak dobrze to nie działa. Okej, okay, to chyba aż tak dobrze nie działa, chciałbym. A, goddammit. Byłem złapany w animacji. Ale dobra, przynajmniej jestem na tym. Na bossie, więc to będzie szybki retry, I guess. Duże ilości replayidów. Marian Paździoch. O, dosłownie wszystkie replayidy zgarnięte. Tego się nie spodziewałem. Znaczy w jeden chyba nie mogę, bo byłem w sumie w trzech etapach, a nie zgadnąłem wszystkich, więc potrzebuję więcej. W co by tu teraz punkty dawać? Mam spojrzeć, że special by się przydał, żeby wydłużyć iframe'y. Bo czekajcie, Power 4 co daje? Zwiększa zasięg. To może częściej się przyda? A dobra, wezmę to już dobiję do końca. Tak. Wiem, Aria. Spokojnie. Zwiększa zasięg o pół piksela. Najlepiej. Play the same stage again. Tak, bo chcę wrócić do bossa. I before to nie wrzuca mnie do bossa. To byłby prawdziwy twist. Dajcie mi to skipnąć. Let me out. Mam nadzieję, że było słychać, jak intensywnie maszowałem te dialogi. Kamera, nie da się tym złapać. Na kurde, ja w tym miejscu stoję. Oh, god damn it. Nice. Sam się nadział. Też masz do mnie podejść? Chyba nie. I make wall, yeah? Czemu on mówi jak łaka? On dosłownie mówi jak łaka. Jeżeli chodzi o akcent. Hold my thing. Boję się zapytać, co to za Hunter Medal.
Daj Jinsho. While dashing press A. What? Opis brzmi dziwnie. Dobra, to jako, że ludzie na Steamie są bardziej ogarnięci niż sam Steamer. Gdzie iść po Song Kongu? Znaczy, po Tonionie, Jezu Chryste. Nie umiem mówić. Mam wrażenie, że moim normalnym takim rozumowaniem teraz byłby ten... jak on miał... Tutaj bym szedł pewnie, ale to raczej nie jest najrozsądniejsze. Crowlanga pamiętam, że hejciłem całym swoim hejtem. Podobnie jak połowę tej gry generalnie. Ale dobra, spróbujemy. Battleship. Zagrajmy w statki. A4! Pudło. Potem ulubiony. Aj, chyba dzisiaj wcześniej streama skończymy, wiecie? Nie, nie słyszę. A, czyli to tak działa. Ej, spoko. Ej, spoko jest. Zwłaszcza jak na to, że amunicji nie zużywa. Znaczy wiadomo, że na mety to może niekoniecznie musi działać. A ja nie... Halo? I can't. Dajcie mi do niego! Okej, okay, dobra, mamy go. No nie! Chłopca wziął i umarł. Smutek. I nie przysięgam, wcale teraz nie będę dashował i używał elektrycznego ataku, wydaje wam się. To było co najmniej interesujące. Czy to naprawdę jest segment, w którym nie mogę obracać kamery w 3D? Tak, tak to wygląda. Ale to poszło szybko. Słabeń osobiście uważam. Bafałoby mnie odrobinę. Dobra, już widzę Reploidę do uratowania, który pewnie umrze. Dobra, nie umarł. O, snajper go. To pewnie jeszcze gdzieś jakiś... Boże... Chciałbym w takiej sytuacji zawsze móc obrócić kamerę w... tak, żeby widzieć kierunek, w którym biegnę. Ale pewnie wymaga on nabinia zbyt wiele. Dobra. Tam widzę, że Piotr coś jest. Nice. Lubię takie. Panie Piotrze, już po pana idę. Czy tu jeszcze ktoś jest? Jest moja śmierć chyba. Ale to jedyne co. Krzysiu, nie! Tam jeszcze widzę jednego z helpem. Toto. O, smoki. Siema. Oho, już trafiłem, fajnie było. Dasz się trafić, czy nie? One nie chcą dać się trafić. Dobrze już, dobrze zmienię na tego kolejnego Axla, no.
Niech wam będzie. Zawsze jak widzę jakieś takie trzygłowe smoki, to mi się przypomina ten mem, gdzie są dwa wkurwione łby smoka i jeden taki... dobra, chcę się zmienić na zero, bo... Jeżeli dobrze rozumiem, jak to działa, to w tej grze osoba, która zbiera Reploida, dostaje z niego upgrade'y. Aha. Okej, okay, rozumiem. Zapamiętam. O, to też to słynny Richard Astley. Bobie, uratowałem cię. Nice. Ciężko i też wszystkiego najlepszego. Kiedy Astley ma urodziny? Cześć, Astley nie miał tego samego dnia co ja, prawda? On miał tego samego dnia co ja. Haha! Tak właśnie coś kojarzyłem, że on mógł mieć wtedy co ja. Ewa, nie szmerkowali te działka nieszczęsne. One muszą być po mojej stronie. Więc chyba się musi odrobinę obrócić. O, come on! Zdążesz po to czy nie? Zdążę. Nie podoba mi się odrobinę sytuacja, w której się znajduję. A dole jeszcze przynajmniej jedno. Jedu, to boli. Daj mi Axla. To jest to, to jest to. Au. Co mi jeszcze zdało? Te działka na górze, które nie są do mnie wrócone. Au. No Jezu! O tego się oddaszować nie da. Au. Już stwierdziłem, że pierdzielę to i po prostu wezmę go dobiję. Że tak chyba będzie szybciej. Czy to już Wallfly? Chyba nie. A może? To jeszcze nie Wallfly, ale w miarę blisko. Chyba zmienia się na zero, bo jest bliżej. Do śmierci. A i tak chciałem sobie hapaki wygenerować. Wiedziałem! Po prostu wiedziałem. Jak tylko zobaczyłem tego Andiego, to byłem pewien, że to się stanie. To było dla mnie zbyt pewne, że dokładnie to się wydarzy. Niech Reploidy są w tak okropnych miejscach umiejscowione, jeżeli chodzi o ratowanie. Tutaj to jest pół biedy. Najbardziej zawsze kojarzę te, które u Hinalda są. Cześć, Wolfaj. Your battleship lies at the bottom of the sea. Don't you think it's about time you made your escape? Idiot! This is all according to plan. This is all according to cake. What? You've turned this into the ideal battlefield for me. Take this! Czy to była walka w 2D czy w 3D? Przekonajmy się. Chyba tak, 3D. Przynajmniej od tego spada odbywa.
Wow, 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 wow. Kolego. Chciałbym, żeby kamera się tak chaotycznie nie obracała. Chciałbym też, żebym... O mój Boże. Zapominam w ogóle, że tutaj mam więcej niż jedną platformę do walki. Co jest właściwie bronią Axla tutaj? Volt Tornado. Aha. Ale też jest spoko. To może nawet mi się uda dokończyć tę walkę. A, bo on może to blokować jak to robi. Okej. Okay. Ja mogę jeszcze umrzeć, jak tak patrzę. Trochę mnie to nie pokoi. Ej, żartuję. Ja jeszcze umrę. Albo i nie. Dajcie upgrade, splash laser. Kurwa, 10 minut na etap. Wyobraźcie sobie 10 minut na etap w jakimś normalnym X-ie. Gdzie nie chodzicie po jakichś specjalnych bonusowych stage'ach ani nic takiego. Antoniuszu, nie. Dobra, ważne, że dostaliśmy oba upgrade'y. Nie ma nic ważniejszego niż oba upgrade'y. O, te ploity dają ci te cenne chipy, o. Dajmy dwa razy specjal, bo to wydłuży na iframe, to się zawsze przydaje. Tak, jest okej. Okay. I teraz generalnie powiedziałbym, że już nie ma sensu w ogóle ładować w ten. Zero dalej. Bo upgrade do speeda taki trochę omegle lul. I co mówicie? Hienert. Teraz. Najlepszy etap. Znam taką ładną kombinację emotek, która by idealnie pasowała na myśl o Hienardzie. Dwukropek J-O-Y. Dwukropek. Dwukropek G-U-N. Dwukropek. To jest etap, w którym chyba najbardziej przeszkadza mi brak pionowego cięcia u tego. U Zero. Nie, moje replay'y. Dobra, uratowane. Jakby rozumiem, że można teoretycznie odbijać pociski tych przeciwników i w ten sposób sobie radzić, ale Z-Saber jest w tej grze za wolny, żeby je tak normalnie odbijać. To nie wyszło tak dobrze, jak bym chciał, ale to wyszło. Ateczki istnieją w tej grze. Wydaje mi się, że istnieje. Dobra, tak się da to zrobić. Wydaje mi się, że istnieją, tylko generalnie rzadko dropią. Tak na tej zasadzie. W
Dobra, teraz po tym upgrade'ie mamy naprawdę długie tireframe'y z tego co widzę. Więc to jest pozytyw. A tutaj reploidów nie ma, tu jest bombka. I nie ma chuja, że zdążył po tamtego reploida. Pracowałem. Po tamtego na to już pewnie za cholerę nie zdążę. To wybuchło, prawda? Ten reploid umarł, prawda? Najwyraźniej nie. A tutaj raczej górą musimy iść. Wow, zdążyłem go uratować. Tego się nie spodziewałem. Steve Jobs też uratowany. Dobra, weź zdejmij Locona, proszę. Powiedziałem, zdejmij Locona. Nie chcę lokować! Dobra, chyba tak będzie bezpiecznie. Tutaj jest ich trochę za dużo. Chociaż się jest za dużo. Co tam właściwie na dole jest? Jim Raynor czeka. No nie! Come on! To było tanie. A propos taniości. Here goes Muffin. Dawaj mnie. No dobra, tutaj mamy już właściwe 3D, więc muszę się rozglądać co gdzie było. To jest przeciwny deployed. To musi być robota przeciwnego deployeda. Właśnie kojarzę, że tutaj trzeba wchodzić na te platformy, bo na niektórych z nich są... O Jezu. W ogóle czy mi się wydaje? Holy fuck. Czy mi się wydaje, czy ja mam... Diglaive. Kek. To nie jest Diglaive z X8. Diglaive w X8 jest dużo fajniejszy. No nie! A zgadnę reploida, więc okej. Okay. Boże. Jeszcze ten odgłos tych radarów jest tak... irytujący. Iframe? Well, iframe istnieją, ale nic nie dają, żeby ten... żeby zabezpieczyć przed lawą, o tak powiem. A gdyby tak ulewać przeciwników po prostu? Nie, dawaj nie pola. A ja ogólnie uważam, że MM2 jest w porządku go, więc argument, że pod tym względem MM2 jest lepszy, to dla mnie nie argument, bo MM2 pod większością względów jest lepszy. Halt, tank. Wiedziałem. Holy fuck, wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie.
Dobra, speedrun, real quick. Nie, nie zdążyłem tego. Ataku zaszła zabić. Na tym możemy przeskakiwać na szczęście, więc to tyle dobrze. Spadnie do lawy? A nawet nie będzie spadał. To weźmie ich chłop i umrze. A. Tutaj chyba musimy z tej platformy. Ja zgarnę tego Earthheart Tanka, który tu jest. I nawet jeszcze wrócę na górę, powiem więcej. Dobra, potrzebuję cię zabić i chyba wrócić tutaj, co? Chyba tak. O mój Boże, ja już czuję tego raka, który tutaj się dzieje. Ja w tę stronę powinienem iść, prawda? Chyba tak. Tu jest Guy. Ta, tutaj na spokojnie przez to przebiec. Przyzwyczajeństwo na Hinalda. Ej, w sumie coś tym jest. Trevor, pomogę ci! Zmieniał mi daj na tego, na Deglave'a. Nie jestem pewien, co o tym sądzić, ale dobra, udało mi się dojść do Hinalda, więc nie jest, no. Ach, czas na najlepszy voice acting w całej grze. You must come. Oh, it's you that's causing my suffering. Then if I tear you to pieces, the pain will stop. The sickness is already in its late stages. I don't think he'll... Nie, co ty gadasz? A, to jeszcze raz. Jak to się robiło? Wskakiwało się. Oh boy. Można go traktować Deglave'em, więc to jest pozytyw. Oj, Deglave działa dużo lepiej niż myślałem, że będzie działał. Sprawda, Deglave ma jakąś straszliwie wolną animację. W sensie, nie... Czuję się, jakby gra chodziła przez Deglave'a w 5 FPS-ach. Ale przynajmniej walka dzięki temu idzie dużo szybciej. Dużo szybciej niż normalnie. Jesus Christ. Gdyby walki z bossami normalnie tak wyglądały, to nawet bym aż tak nie narzekał. Dobra, wracaj do mnie, kolego. Ups. A? Ej, nie chciałbym umrzeć w jakiś strasznie głupi sposób. Ups. Ups. O. Za wolno. Dobra, mamy go. Nie no, z Deglave'em jako Zero ta walka jest akceptowalnie znośna. To muszę przyznać. Co dostajemy? Baku Engine. Jej, super atak. Przynajmniej coś to wygląda tak jak super atak.
rank D i to już nigdy się nie zmieni. Wszystkie upgrade'y moje. Żegnaj, Roy. Nie będę tęsknił. Ale pojedę gdzieś pominąłem. Dobra, co dawał ostatni specjal tutaj? To jest ważne pytanie. Ostatni specjal... Increases critical attack power, cokolwiek by to nie znaczyło. Chciałbym wiedzieć, co to znaczy. Ej, Master Saber brzmi jak coś, co teoretycznie powinno być dobre dla nas, ale jednocześnie... Gdzieś w głowie siedzi, że to może nie być to. Więcej od słabości. Chciałbym, żeby to tak działało. Ale i tak Waxa nie mam zamiaru dawać żadnego upgrade'u, więc równie dobrze mogę dać tutaj jeden speeda. Walnę sobie save'ika szybkiego. Przysięgam, poruszanie się po tych menusach to jest najmniej intuicyjna rzecz, jaką robiłem dłuższego czasu. Ta. Mówicie bolski. Możesz teraz grać X-em, jej! Dawaj mnie 0. Dawaj mnie X-a. I mogę tak grać. Zero and X, we are best friends. Hunting Mavericks and Iris is dead. Teraz czas sobie przypomnieć, dlaczego X-Tek był dobry. Albo nie. Bo to nie jest etap do przypomnienia sobie, jak działa X, I guess. Oh boy. O mój Boże, już pominąłem jedną bombę, to będzie zabawne. Nie, ja to mam zgarnieć, czy... Tak, ja to muszę podnosić. O, rany. To tym bardziej skupałem. Holy fuck. Czuję się trochę, jakby ktoś chciał zrobić etap z Sonika, ale coś mu trochę nie pykło. Dobra, kim mi wucho, jadę po prostu na pałę. Co pozgarniam, to moje, czego nie pozgarniam, to nie moje. Jump, slide. To oczywiście, że powinienem replay, tak to by się spodziewał. Ja nie wydaje mi się, że jeżeli by nie było deployów do zgarniania, to dużo rozsądniej by się zbierało... O mój Boże, to był hard tank. Ja pierdolę. XD.
Tak, a to jeden wielki pierdolony mem. Holy fuck. Czy X8 to jedyna gra, która zrobiła przyjemny segment z iChaserem? Tak, szkaluje segmenty z iChaserem w X4 i w X5, aż tak po mnie widać. Sio. Dosłownie sio. Hmm, 10 sekund do wybuchu. Co może pójść nie tak? Nie zgarnąłem roba i nie zgarnąłem hard tanka. Oh well. Happens. Cóż za very high quality voice acting i w ogóle dialogi. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś równie ambitnego. Tak z ciekawości, jego osobowością, jeżeli dobrze rozumiem, powinno być to, co teraz dostałem, czyli Circle Blaze. Albo i... nie? Chyba, że nie trafiłem? Okej, rozumiem, że... nie jest to jego słabość. Backwrenching to jest Fire Standing Press X. Zobaczmy. To nie jest wciąż najefektywniejsze, co w życiu robiłem. Jezu. A, może jednak zacznę go normalnie bić, jak jest. Albo i nie zacznę, bo on mi na to nie pozwoli. Ej, to mu zdaje więcej niż broni Hinalda. Jupunk. Musiałbym tylko jeszcze tym trafiać, co nie jest oczywiste, jak widać. Jesus! Chodź tam. Zwłaszcza, że z tego sobie tego w ogóle nie flinchuję z jakiegoś dziwnego powodu. Zdaje się, że powinno, ale tego nie robi. Kiedy jesteś dosłownie kucykiem jednej sztuczki. Ale działa! Ja może jednak będę grał po prostu serem do końca. A potencjalne jakieś dodatkowe upgrade'y, które znajdę, przejdą na X-a? Znaczy, kojarzę, że jak robiłem Let's Play'a z ich siódemki, to... zerem... znaczy zerem, X-em grało mi się jakoś nieprzyzwoicie dobrze, tylko nie pamiętam, z czego to wynikało, więc... Upgrade. Brakuje im ścisku turbo w tej chwili, tak bardzo brakuje im ścisku turbo. Okej, czyli nie zgadnąłem dwóch reproidów, tym jednego, który miał jakiegoś power-upa. Wydaje mi się, że wrócę po prostu do tego etapu i zgadnę raz, że hard tanka, dwa, że power-upa. Jeżeli mi się uda, oczywiście. Dajmy speeda. Chciałbym przynajmniej na trójkę dobić, bo wtedy dostaję tego. Bo wtedy dostaję szybszego dasza, jeżeli dobrze rozumiem. Co by mi się mogło przydać.
Jada, jada, fabuła, nikogo nie obchodzi fabuła, Wix 7. No i mówię, teraz chcę tylko zgarnąć te hard tanka plus pozostałe depoidy. Tak, tak, jest bomba, wiem, wiem, wiem. W sumie jakby się oprzeć, to mógłby nawet ignorować bomby, podejrzewam. Tylko po prostu w miarę wolno jechać, żeby nic nie pominąć. I jak już zgarnę to, co chcę, to wyjść z tego. Wyjść z etapu exitem. Więc to chyba będzie rozsądniejsze niż jakieś szybkie jechanie, nie wiadomo po cholerę. Bo tak, tu nic nie ma, tu nic nie ma. To są wzorgi reploidy, to są wzorgi reploidy. Tutaj się trzeba rozbić, znaczy rozbić, rozpędzić, Jezu! Kurwa! To był mem. Hardan chyba gdzieś tutaj był. Jego nie było widać! Holy fuck! Nie no, to jakiś pierdolony mem. Jestem memowany w tej chwili przez tego. Znaczy powiem tak, generalnie do samego etapu aż tak bardzo nic nie mam, ale jeżeli chce się tu wszystko zgarnąć, to to jest kurwa porażka. Iść. A nie, dobra, widać tego hardtanka. Dobra, i tu jest ten nieszczęsny Tanaka. Tylko teraz pytanie, czy to Tanaka, czy Rob ma upgrade? Bo jeżeli Rob, to jednak wolałbym go zgarnąć, tak się jak. Dobra, na szczęście wiem mniej więcej, gdzie jest ten nieszczęsny Rob, więc mogę po prostu przejechać przez większość etapu. I jak będę przy tej wyskoczni, to wtedy się martwić o cokolwiek. O, czyli tutaj. Od razu w prawo! Wychodzę. Jeżeli on ma upgrade, to mam wyjebane i go nie zgarniam. Bo to jest kurwa niewykonalne. Znaczy wiem, że to jest wykonalne i przesadzam w tym momencie, ale... Come on. To było okrutne. Błagam. Uff! On ma to, co trzeba. Reploid dodaje ci cenę, czyli jada, jada, jada. Nie musisz tego powtarzać za każdym razem. Naprawdę. Speed. Hyper dash. Tak. No i mówię, resztę upgrade'ów, które znajdę, mogę potencjalnie przeznaczyć na X'a w tej chwili. Ale też do save selectu, tak, fajnie będzie, mówili. Dobra, gdzie by tu teraz się przejść? Antiter, boże. Cyberfield to okropny etap. I nikt mi nie mówi, że jest inaczej.
Nie, nie słyszycie, a co? Okej, to nic nie ma. Nie, nie słyszycie, a co? A, to sobie olejemy. Czy ich się da pokonać w ogóle? Tak. Wcześniej mi jakiegoś pod nie chciało. Okej, okay, tak nie przeskoczę niestety. A i tu nie mogę obracać kamery. To wygląda jak coś, gdzie powinienem móc się dostać. To jednocześnie nie. Z tej perspektywy kompletnie nie widać, co mnie blokuje. A zakładam, że to nie jest tak, że tędy można. No nie, to też jestem blokowany, więc no pójdę dalej, jak jest. Okej, okay, to mnie tak... O Boże. Już pamiętam, dlaczego nie znoszę tego etapu. Matko boska. To jest ten moment, w którym mój błędnik kompletnie wariuje. Najchętniej bym w ogóle nie wykorzystywał tego gimmicku, ale domyślam się, że tak się nie da. Chyba sobie po prostu oleję wszystko jak leci, tylko po to, żeby przejść ten etap. Możliwie najmniejszym nakładem sił. Fuck! O mój Boże. Aha, czy ja na niego nie wskoczę? Ten etap jest przeklęty. On jest absolutnie przeklęty. Jakby nie powiem, że koncept jest jakiś zły, okropny czy coś, ale w głowie się strasznie od niego pierdzieli. I pod tym względem tego nie lubię właśnie. Moja głowa po prostu nie do końca ogarnia, co się dzieje w takiej sytuacji. To tylko i wyłącznie o to chodzi. Czemu to odwraca połowę konsolek? Nie no, śmieszki śmieszkami, żarty żartami, ale mnie strasznie od tego głowa boli, jak przechodzę tego typu sekwencje. Dlatego w takiej sytuacji najchętniej bym po prostu znalazł najkrótszą możliwą drogę i sprawę przejść dalej. Bez szukania tej czegokolwiek, bo... To nawet nie jest kwestia, że nie podoba mi się pomysł, tylko... Nie jestem w stanie sobie z tym poradzić się na poziomie biologicznym. Tak jak niektórzy mają straszny problem z grami, które są w perspektywie pierwszej osoby. The earth. Red
sailed away forever. I don't know what you saw, and I don't care either. My true mission is to defeat you here and now. You certainly are driven. I don't have time to listen to your prattling. Ready yourself. Czy Antitora dało się w ogóle trafić? Miałem sens on jako zero? Bo kojarzę, że on bardzo dużo czasu przesiadywał na dolnej części, tak jakby. O, właśnie. Casing point. Jak ja wykonuję ten atak? Jeszcze raz? While walking, press A. Okej. Okay. Zdaje się działać. Sprawda wygląda strasznie dziwnie, ale zdaje się działać, więc nie będę narzekał, jak jest. Okej, cofam to, co przed chwilą powiedziałem. Już nie działa. Dobra, jeszcze jeden hit. Łatwo. Czy X7 cierpi na syndrom X3 czy coś? Że pierwsze ileś etapów jest absolutnie niegrywalne, a potem robi się lepiej. Bo takie powoli odnoszę wrażenie. O, ciekawe jak dużo upgrade'ów tym razem zebrałem. Imbifor jakimś magicznym sposobem zebrałem power-upy. Nie wiem, nie rozumiem, jakim cudem. Najgorsze jest to, że ja tak naprawdę nie używam tego combo jako zero. Więc nie jestem pewien, czy jest... W sumie jak już... Pamiętaj, gram zerem, więc już sobie go ulepszę na maksa, co mi szkodzi. Aż sobie medal dostałem z tego. Krowy kangurek KO. Z kangurkiem powinno być lepiej, jak jestem ulepszony, prawda? Ale najpierw pójdźmy do Mega Mana Zero. Czyli do mojej największej zguby w postaci skakania w 3D. Jest tylko włączyć ten bombing mission zero. Nie, nie słyszę cię. Nic nie słyszę, nie mam zamiaru cię słyszeć, a co? A dawaj. I my kanał spada za copyrighty. Nie, no, chciałbym wiedzieć, że tak by się nie stało. To było to? Tak. Wow, 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 tutaj się spadłem. Tak, się spadłem.
What? 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 Nie chcę pytać. Ja dosłownie nie chcę pytać, co się właśnie stało, bo wiem, że odpowiedź mnie zniszczy mentalnie. Dlatego pozostawię to za zasadą milczenia. Mam też wrażenie, że przy poprzednim podejściu pominąłem jakoś strasznie dużo Zeploidów tutaj. To jednocześnie nie wiem, gdzie mogłem je pominąć, to jest najgorsza część tego wszystkiego. Tym razem mam nadzieję, że mnie jakoś losowo nie wrzuci. Okej, tym razem mnie losowo nie wrzuciło, więc robimy progres. Tutaj z kolei chciało. Bardzo chciało, ale się nie dałem. Tędy chyba nie przejdę, więc trzeba tu wejść. Spójrzmy najpierw na to po lewej. Nigel, do mnie! Dobra, zmieściliśmy się. Tu nikogo więcej nie ma. Więc czekamy na czerwone królestwo. Jestem niejako przekonany, że... O mój Boże! To jest kurwa mem! I to mnie cofa na początek. Ja pierdolę. I can't. A, bo tu przedaszować trzeba pewnie na ten po lewej. A, kurwa, już czaję. Szkoda, że nie zgadnąłem tego hetanka, który tam jest, ale nawet na niego się nie będę zapuszczał. Okej, to akurat było absolutnie okropne i się tego nie przyznaję, że to się wydarzyło. Tam muzyka zdecydowanie bardziej pasuje niż ta, która jest w X7. Aczkolwiek to kwestia przyzwyczajenia. Ulala. Jeszcze jedna taka głupia śmieć chyba uznał, że na dzisiaj starczy. Bo wchodzi jakiś taki typ speedrunowania rzeczy, które już wchodziłem, a to się zawsze źle kończy.
Weldon. To chyba znak, że na dzisiaj to było na tyle. Także dzięki wam za przybycie i trzymajcie się po. Cześć. Przypominam, że w sobotę nie ma soli, bo sewikowe streamy, tak żeby nie było wątpliwości.